Gwałtowna zmiana ustrojowa po 1989 roku oczywiście zmieniła warunki funkcjonowania kina. Po pierwsze likwidacja cenzury, po drugie wolny rynek, ale co ciekawe nie spowodowała jakichś rozrachunków politycznych. To bardzo charakterystyczny rys tego pierwszego okresu, że starzy mistrzowie, Wajda z pierścionkiem z orłem w koronie, który miał być repliką czy autokrytyką Popiołu i Diamentu, i Kuc z filmem o tragedii w kopalni Wujek, Śmierć jak kromka chleba, pozostali właściwie jedynymi, którzy by na serio o tej historii najnowszej mówili. Bardzo charakterystyczne było to, że w głośnym, jak to się dzisiaj mówi, kultowym filmie Pasikowskiego Psy, piosenka o Janku Wiśniewskim, robotniku zabitym przez milicję w 1970 roku, wyśmiewana kiedyś w Człowieku Żelaza, z Żelaza przez Krystynę Jandę, tutaj była w sposób pamfletowy, jeśli tak można powiedzieć, sparafrazowana w scenie sławnej, gdzie piosenkę tę śpiewają ubecy wynoszący na ramionach pijanego kolegę. Policja! Polityczna! Dzisiaj puszczamy z dymem całą naszą pieprzoną przeszłość. Na świat powieśni! To się dorańcą! Na przeciw glinom! Na przeciw tankom! Myśmy na sali, gdzie nie rzucali Janek Wiśniewski pan! Cztery! Janek Wiśniewski pan! Cztery! Janek Wiśniewski pan! Ten dystans, ostry dystans wobec przemiany zadekretowanej, nie mylić rzeczywistą przemianą, był przez Pasikowskiego proroczo odnaleziony, bo już wtedy zespoły punk rockowe śpiewały o solidarności, która nas sprzedała. Młodzież bynajmniej nie przejęła ducha czasu w tym znaczeniu heroicznym, patetycznym otwarcia, wyzwolenia, tylko wykazywała dystans, którego powiedziałbym mizerne i dosyć ambiwalentne przejawy są też w filmie, w takich filmach jak Człowiek z, trzy kropki, albo Uprowadzenie Agaty, filmach, które wprowadzały pewien ton nie tyle już zwątpienia, co zlekceważenia nowej rzeczywistości, a nawet zbrzydzenia. Za tymi dosyć znamiennymi manifestacjami filmowymi szła też charakterystyczna przemiana bohatera. Z poprzednich okresów kina pamiętamy, że gwiazdą pokolenia lat 50. był neurasteniczny, ekshibicjonistyczny nawet w wyrazie Zbyszek Cybulski, że później pałeczkę po nim przejął znowu pełen energii, witalności, ale też jakiegoś optymizmu Daniel Olbrychski, a bohaterem nowych czasów po roku 89 stał się wiedzący wszystko o świecie, nawet aż do granicy cynizmu, rzeczowy, oszczędny, nie mający złudzeń co do tego, co go otacza, Bogusław Linda, jeden z autentycznych gwiazdorów nowego kina. Wraca prowincja. Prowincja w swoim wymiarze nostalgicznym, jak u Andrzeja Barańskiego w Dwóch Księżycach, w peryferyjnych obrazach poszukiwania
busoli życiowej, jak w filmach Urbaniak i w bardziej ostrzejszych filmach społecznych Jacka Skalskiego, aż do malowniczych, rodzajowych filmów realizowanych przez Roberta Glińskiego i przez Jacka Bromskiego, który znajduje prawdę o życiu prowincji u Pana Boga w ogródku. Te wyprawy na prowincję są cenne, dlatego że dawno przez film polski, ja mówię o latach 70., 80., zaniechane, tutaj stanowią o jakimś odrodzeniu, którego wyrazem nie bezpośrednim, ale jednak widocznym są te obszary nowej wrażliwości, które znajdujemy w filmach Michała Rosy i Andrzeja Jakimowskiego, utkanych z, wydawałoby się, z drobin, z rzeczywistości już oswojonej, a tymczasem ze znaczeń głębokich i nieprzeczuwanych. To wszystko, co nagle stanowi o zupełnie wyjątkowym wyrazie polskiego kina i co koresponduje z konsekwentnymi, od wielu lat kontynuowanymi penetracjami psychologiczno-obyczajowymi, jeśli tak można powiedzieć, bardziej obyczajowymi u Jana Jakuba Kolskiego, bardziej psychologicznymi w niepowtarzalnych światach Doroty Kędzierzawskiej.